Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym vlogu, słuchajcie, Top Gun. 1986 e, rok. <grym>, to był fajny rok. <grym>, e, I powraca mm, 2022 rok i powraca Top Gun, Marvik. E, do kin wybieram się dzisiaj wieczorkiem. Mm, także temat jak najbardziej związany z modelarstwem, co niektóre firmy modelarskie już już dawno wyczuły tutaj ten temat i będą, no i chcą i, i wypuszczają modele tutaj z top gunem znaczy generalnie z tematem przewodnim z top gunu, czyli tutaj mamy F14 z Revela w 48 to chyba najbardziej popularny w tej chwili model, 147 zł Przypominam, że cały czas jeszcze 27 dzisiaj Premiera Top guna. do końca miesiąca jeszcze ten kod obowiązuje, rafhart, jeżeli wpiszecie na moje hobby, to jest 6% rabatu. Więc powiem Wam tak, Rewel nie przespał sprawy i mamy tutaj, mamy, z, mamy F-14, F-18, F-14 i F-18, Airfix nie chciał być gorszy i tutaj mamy A4, za 77 zł w 7 dwójce tutaj mamy za 90 zł z rewela. A tu były te pierwsze pierwsze dwa to są w 4,8. A tutaj jest w 7 dwójce. Tutaj 3, 7 dwójka. Eee, tutaj jest tomcat też 101 zł. Ale to będzie chyba teraz zobaczymy daty wprowadzenia. Tak to będzie chyba z jedynki. Ten tomcat takie odnoszę wrażenie. Mało co pamiętam w ogóle, generalnie. Czy film oglądałem pewnie 2, 3 albo 4 razy? Ale tak już słabo, słabo, słabo pamiętam. No, tam wiem, super muzyka, na pewno, która dostała jakieś nagrody i wyróżnienia, była super samoloty. Chociaż mnie tak rury za bardzo nie interesują, ale dzisiaj sobie pooglądam na dużym ekranie. Zobaczę, co tam się zmieniło. <grym> czy tom Cruz jest troszeczkę starszy niż był, czy, czy też nie. No, a tutaj za 219 zł jest takie po pierście, może mało po pierście, no, taka figurka. Ta pani jest chyba mało podobna. Ten, ten pan chyba też troszeczkę mało podobny jest, ale przy odrobinie wyobraźni no, możemy sobie wszystko e, wyobrazić. Także e, dzisiaj taka, taki vlog e, troszeczkę topganowy, bo się wybieram, e, mam zamiar. E, obejrzeć ten film dzisiaj i dobra. I teraz tak z innych informacji jeszcze. E, mam zamiar grzebać przy komputerze, bo mam już nową obudowę, ponieważ starej się wszystko, no może nie tak jakoś super grzało, ale to już, to nie jest to tam kultura pracy, płyty głównej. Generalnie płyta główna też nie była kupowana, z myślą o tym procesorze, który został pierwotnie osadzony na niej, więc to tak wszystko średnio, więc szykują się zmiany i nie wiem, jak popsuję, to nie będzie, nie będzie vlogów, haha, <laughs> hura, ale na szczęście mam jeszcze smartfon, więc będę mógł nagrywać, nagrywać jakieś inboxy, które w przyszłym miesiącu się pewnie jakieś szykują tutaj z tych komentarzy pod filmami, które tam daliście, no to na pewno będzie jakiś temat areografów, także, także na pewno to. No i to by było na tyle. Dzięki, pochwalcie się w komentarzach, czy wybraliście się, czy się wybieracie, czy macie zamiar obejrzeć Top Gun'a, czy, czy też nie, czy w ogóle rury Was nie interesują. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.